7. No nic, czekam jeszcze. Oriszka, nie mam nikogo. No co mam ci wysłać? Zdjęcie z poczekalni. Daj mi Katrinę. No o co jej chodzi znowu? No to weź ją jakoś w spokój, no. No Jezu, nie wiem, wejdę, wyjdę, no. To będę potem, pa. Wiecie, jakim cymbałem byłeś i jak bardzo nie warto było robić pewne rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jezu, no ale jak pan tak strasznie śmierdzi, to czemu pan siada obok? No co tak capi, ta kurtka czy to futro? No skoro w końcu trafia się okazja do rozmowy, bo nie udaje pan, że mnie pan nie zna, albo że nie ma pana w domu, to informuję, że w przyszłym tygodniu będzie chodzić kolęda. A mycie klatki schodowej w tym roku wypada na nasze piętro, więc proponuję się podzielić. Ja od parteru do drugiego piętra, a pan... Jezu, no ale czemu pan do mnie rozmawia? No, ani mi to przyjemności nie sprawia, ani mnie nie rozwija w żaden sposób. Nie, ja się nie dam sprowokować. Trzymamy kciuki. A ja się zastanawiałem, dlaczego Chupacabra się wyprowadził z dnia na dzień. Co tam sobie słuchasz? Coś fajne? Coś jakieś takie? W ogóle super, super ta broda. Fajnie, fajnie, że się zdecydowałeś. Szukać tam, gdzie cię nie ma. To jest naprawdę, naprawdę fajne. Nie, no to jest w ogóle super dojrzałe, naprawdę. Najlepiej ignorować wszystko i wszystkich. Tylko orgie w nocy do rana i podejrzane typy na klatce. To sąsiad potrafi robić. A właśnie, tak a propos, miło by było, gdyby jednak pan nie wyrzucał wysuszonych ciał swoich ofiar do kontenera, który jest przeznaczony na papier. Bo mamy coś takiego jak segregowanie śmieci. Jeżeli a ma skąd pan wiesz, że to jest moje, a nie Elżbiety Batory? Papier idzie na makulaturę, ciała na utylizację. To się nazywa, proszę pana, recykling. Stoi obok alabastrowy kontener na ciała. Było głosowanie na zebraniu Rady Osiedla i za głosował Yeti, głosowały Grebliny, głosował King Kong i ja z małżonką także głosowaliśmy, bo owszem, również spożywamy ludzi, ale jednak zależy nam na czystości środowiska. Jak pan tak dalej będziesz wyrzucał cokolwiek, gdziekolwiek... No to może jak wam tak na tej czystości zależy, to przestałby się pan z szanowną małżonką wypróżniać na trawnik. I może w ogóle zaczęlibyście to po sobie sprzątać? Mam wam dostarczyć woreczek i szufelkę? A, no tak, już sobie tak przyjemnie gawędzimy o sprawach codziennych, to gdyby mógł pan tak ograniczyć to swoje kakofoniczne napierdalanie na organach o 12 w nocy, tak powiedzmy, do 2 razy w tygodniu, byłoby mi naprawdę wyśmienicie miło, bo mamy w regulaminie coś takiego jak cisza nocna. Cisza nocna. Wie pan co, ja przynajmniej nie wyjeżdżę z całą rodziną do Księżyca przez tydzień podczas pełni. Jaką pana rodziną? Tymi trzema dzirami, które potrafią tylko chodzić po suficie i stać co popadnie? O, co, zazdrosny piesek? Pan Mumia, zapraszam. I proszę pana, jak się organizuje przyjęcie i zaprasza milion nietoperzy, a miejsca parkingowe są przypisane do mieszkań, to wypadałoby... Niech mi pan tu nie przelewa swojej frustracji średniej jakości życia i złych wyborów małżeńskich. Nie podoba się panu, złóż pan skargę, ale nie mów pan teraz do mnie, bo się skupiam. Żeby się pan tak potrafił skupić, jak Rada Osiedla decydowała o kolorze klatki schodowej, to może mielibyśmy beżowy. Ale oczywiście zabrakło jednego głosu. Wie pan czyjego? No na pewno nie pana i pańskiej watachy. Niech pan mi nie mówi o przyzwoitości, dobrze? Bo to pan się za każdym razem krzywo patrzył, kiedy Godzilla i potwór z Czarnej Laguny trzymali się za ręce. I to pan zgłosił skargę, jak chcieli adoptować mojego ksenomorfa. Bo proszę pana, rodzina to powinna być rodzina! Powiedział pies! No, co? Przepraszam, Sławku, ale miałam cię poinformować, gdyby się pojawił. Adolf? Przyszedł w sprawie rozmowy o pracę. Wpuścić go? Nie. Powiedz, że mnie nie ma, co? Chyba widział, jak rano wchodziłeś. Oj, Basiu. No przecież coś wymyślisz. Tak?
Proszę sobie wsadzić w dupę wszelkie uwagi o mojej rodzinie, dobrze? Panie, pan masz 15 dzieci, to jest 15 psów, które od rana drą pyska. One szczekają, proszę pana, to są szczeniaki. Szczeniaki szczekają, jak sama nazwa wskazuje. Proszę pana, szczeniaki się też szczepi, a jak jest ich za dużo, to się do stawu wrzuca. O ty skurwy, co pan, panie, weź pan! To bardzo mi przykro, ale raczej się pan u nas nie rozwinie, także... Może następnym razem. No i co to, o co nam pytają? Ktoś zrozumiał, co on powiedział w ogóle? Ja zawsze wiedziałem, że z pana jest burak i prostek. Że pod tą nieskalaną pryszczem cerą śmierdzi wodą z brokułów. Ja się spodziewałem po panu wszystkiego, ale obrażanie mojej rodziny i sugerowanie, że więcej we mnie psa niż człowieka, to już jest na... Buda psie. Ale dobrze mówię, czy źle mówię? Nie wiem, kochany, naprawdę. Ja zawsze staram się unikać konfliktowych sytuacji. Nie angażować się w żadne spory, nieprzyjemne sytuacje. Taki już jestem. Ja chyba wyniosłem to z domu rodzinnego. Wiktor mi zawsze powtarzał, to żyje. I ja właśnie to chcę robić w życiu. Żyć po prostu. Nie wadząc nikomu, nikogo nie obrażając. Tylko ja i świat. A świat jest piękny. Życie jest piękne. Niebo jest piękne. No i ludzie. Ludzie są piękni. Pamiętam, jak kiedyś uciekałem przed wściekłym tłumem ludzi z pochodniami i oni krzyczeli do mnie: zabiłeś ją, morderca, potwór! A ja sobie wtedy myślałem, że chciałbym mieć nad łóżkiem zamontowany baldachim, taki jak mają księżniczki. Doktor Akula? Jezus Maria, nareszcie. Życie jest piękne.